Dzień dobry. W dźwigach ze sterowaniem przekaźnikowym wcale nie tak rzadko zdarza się, że sterowanie zaczyna szwankować. Tutaj mamy przypadek szczególny, a to dlatego, że dano mi możliwość, abym osobiście odwiedził maszynownię i znalazł przyczynę jednej z takich usterek. Najpierw zobaczmy jednak krótką przebitkę z perspektywy pasażera. Jest przystanek siódmy. Załóżmy, że jedziemy sobie piętro wyżej. Po czym zawrócimy z powrotem. Tak, i jedziemy na wolnym biegu do przesłony zwalniania. Po czym jedziemy oczywiście dalej, dojeżdżając do właściwego piętra. Sytuacja na samym początku nie była taka trywialna. Nie wiedziałem jeszcze, jakie okoliczności powodują niechciane zachowanie. Problem postanowiłem jednak rozwiązać metodą, nazwijmy to, debugowania krokowego. Prościej mówiąc, kamera ustawiona na tablicę przekaźnikową i zabawa w jeżdżenie windą, aż... O, mamy to. Usterka złapana. Teraz tylko zamówić pizzę i spokojnie obejrzeć nagranie na dużym ekranie. To by się przydało mieć na styczniki jeszcze. Jeszcze jest nadzieja w narodzie, skoro jeszcze się psuje, to jeszcze jest szansa, że będzie można naprawić. Skutkiem usterki jest przejście dźwigu na wolny bieg zaraz po ruszeniu z piętra. Czyli wtedy, gdy nie powinien. Schemat mówi jasno, że załączenie stycznika wolno i odłączenie się stycznika szybko nastąpi na skutek zadziałania przekaźnika 529 lub odpadnięcia przekaźnika 522. Patrzmy zatem na nagranie i... Zaraz po ruszeniu wzbudza się przekaźnik 529 i po chwili odpada 522. 529 był pierwszy. 522 zawsze odpada z delikatnym opóźnieniem po zadziałaniu 529, więc to raczej obwodowi tego pierwszego należy się teraz przyglądać. Bo wzbudził się, choć nie powinien. Możliwości mamy kilka. Jedna to m.in. jednocześnie działające obydwa przekaźniki 512. Taka sytuacja nastąpi oczywiście przy przechodzeniu na kolejne piętro, ale film wyraźnie mówi, że nie w tym przypadku, więc tutaj wszystko jest dobrze. Chodźmy zatem dalej na obwód 529 i szukajmy kolejnych potencjalnych miejsc. Druga taka możliwość to odpadnięcie obu przekaźników wyboru kierunku 521. Co mówi nagranie? Klatka po klatce zdradza, że chwilę po ruszeniu przekaźnik wyboru kierunku odpada. Zatem na ten moment to na niego zwalamy winę. Pamiętam też jednocześnie fakt, że zanim uruchomiłem nagrywanie, usterka też kilkukrotnie wystąpiła i zawsze przy ruszaniu w dół. Więc faktycznie coś może być na rzeczy. Ze styków z lewej strony obwodu jest dużo i usterka może być ukryta gdzieś w nich. Ale mamy przecież nagranie. Jeszcze raz dokładna analiza momentu, w którym odpada przekaźnik 521. Jeżeli winowajcą jest kolejny przekaźnik, to powinniśmy to zaobserwować. Chwilę po wzbudzeniu przekaźnika 521, poza kadrem działają nam styczniki, dźwig rusza, no i jednocześnie wzbudza się przekaźnik 531N, bo przypomnę, że dźwig ruszał w kierunku dół. Co się jednak okazuje, w tym samym momencie wzbudza się również przekaźnik 531U, jazdy w górę. I widoczny jest delikatny błysk na jednej z par z jego styków rozwiernych. Po spojrzeniu na schemat widzimy, że styki te odłączają przekaźnik wyboru kierunku w stronę przeciwną. Dla niego w stronę przeciwną, natomiast dla nas ten przekaźnik, który właśnie powodował jazdę w dół. Skoro odpada nam przekaźnik 521, no to kwestie tego, że dźwig nam zwalnia, mamy rozwiązaną, no i dalsza sekwencja wydarzeń, którą wcześniej prześledziliśmy, jest tutaj normalna. Pytanie, jakie nam pozostaje, to to, dlaczego jednocześnie wzbudziły się obydwa przekaźniki 531, bo nigdy nie powinny tego zrobić. Tutaj taka mała dygresja. Ta konkretna tablica jest wykonana według schematu E1003-004. Schemat ten w zasadzie różni się od schematu E1003-001 tylko i wyłącznie obecnością czterech dodatkowych przekaźników, 531H, L, 1 i 2. Miało to służyć zastosowaniu styczników z opornikami oszczędnościowymi i te cztery przekaźniki miały mostkować te oporniki na moment wzbudzania się odpowiadającym im styczników. Co ciekawe, w tym dźwigu i nie tylko w tym, w szafie stycznikowej siedzą sobie poczciwe Bułgary. Żadnych oporników oszczędnościowych tutaj nigdzie nie widać, więc no cóż, widocznie w tym przypadku te przekaźniki są tylko dla ozdoby, ale są. I nie teraz dochodzić przyczyny, dlaczego tutaj są, skoro nic nie robią. Wracając jednak do naszej usterki, wszystko działoby się identycznie również, gdyby było to sterowanie E1003-001 lub inne o takich samych obwodach, które tu usterkują, dlatego różnice te i te cztery dodatkowe przekaźniki z miejsca możemy sobie
olać. Mowa była o tym, że przekaźniki 531UIN nigdy nie powinny zadziałać jednocześnie. Mogłoby się tak stać, gdyby zadziałały jednocześnie styczniki kierunkowe. Ale to by można było łatwo zauważyć. Na przykład po fajerwerkach w szafie stycznikowej i wywalonych bezpiecznikach. W końcu zwarłyby ze sobą dwie fazy. Odrzucam na razie tą możliwość i patrzę dalej. A dalej? Dalej jest kondensator. Wyjaśniając, przekaźniki 531UIN mają opóźnienie na zwalnianie. Po to, by po zatrzymaniu dać klientowi czas na otwarcie drzwi, zanim znów uruchomimy napęd. Ponowny rozruch możliwy jest dopiero, gdy 531 odpadnie. Przekaźniki te są dwa, ale nigdy nie działają jednocześnie, bo działa ten w zależności od tego, w którą stronę dźwig jedzie, bądź chwilę temu jechał. Oczywiście nie licząc usterek takich jak ta. Zatem użyto tutaj wspólny kondensator i w zależności, który z tych przekaźników się wzbudzi, ten też podpina się swoim zestykiem pod ten kondensator i dzięki temu dostaje należne mu opóźnienie na odpadanie. Ot, czysta oszczędność amelinium i elektrolitu. Przyjrzę się jeszcze raz nagraniu. Co widzę? Przekaźnik 531U wzbudza się jedną klatkę filmu później niż 531N. Mogę więc odważnie przyjąć, że to ten N jest temu winny. Patrząc na schemat, może nasuwać się chęć wezwania egzorcysty, aczkolwiek to są jednak paje. Bułgarskie podróby szwedzkich RMX-17 i może w miarę toporne jak na tyle techniczne, ale potrafią być wredne. A wredny na pewno był konstruktor ich szwedzkich oryginałów. Pierwsze podejrzenie padło na to, że sporadycznie występowała usterka, przekaźnik odwzbudzał się tak, że zestyk, który spina go z kondensatorem, pozostawał zamknięty. Wtedy po wzbudzeniu się 531N napięcie dochodziłoby nie tylko na kondensator, ale i na 531U, przez jego, mimo wzbudzenia, zamknięty zestyk. Znów analiza filmu i, no cóż, podejrzenie słuszne. Dolny rząd styków wyraźnie pozostaje zwarty. Przewijam film na inny moment, gdzie była inna jazda i dla porównania tam styki rozwarły się całkowicie prawidłowo. Potem były już próby wywołania takiej sytuacji paluchami. Skoro zdarzyło się to razy kilka, to i kolejny też powinno. Niestety, jak wrednie by nie molestować przekaźnika paluchami, nie chciał zaciąć się w podobny sposób. Kolejna próba to uruchomienie jazdy i dokładna obserwacja, jak ten przekaźnik odpada, z nadzieją, że się wpracuje. Dobra, damy ją na razie na samą górę. I trzymajmy kciuki, żeby się zepsuła teraz. Ale będziemy jechać sobie tam, nie wiem, co dwa, co trzy, nie? Niestety pojechała dobrze. A nie! Źle to robimy. To musimy tutaj gaza zrobić. Bo ma się zaciąć przekaźnik góra. Musi się zaciąć. Góra dół. A on się zapnie, to nie będzie działać, nie? To okej, to jeszcze raz. A. Sama góra. To będziemy od razu widzieć, bo jak on źle odpadnie, to znaczy, że źle ruszy z powrotem. Jeszcze moment. O, nie. Odleciał. Albo... Ty, ja już chyba widzę, o co chodzi. Poczekaj, bo teraz stoi, tak? Kondensator się wyładował. Tam nie ma już zero napięcia, nie? Pojedziemy sobie w dół o jeden. Czekaj, sobie tu ujmę. I teraz, jak sobie pojedziemy, przyjdzie jeszcze raz, że on tak pomału odpada, nie? O,
O, i teraz odleciał do końca. Czyli pierwszy moment, jak odpadł, już się rozłączyły te styki, ale jeszcze trzymała ta dolna drabinka. Ona podtrzymuje mu napięcie z tego kondensatora, który sobie siedzi tam dokładnie. A już jednocześnie rozłącza tamte styki, które pozwalają się znowu zbudzić przekaźnikom, które powodują kolejną jazdę. Czyli ten przypadek powinien nam wystąpić tylko w momencie, kiedy jechaliśmy w górę i od razu w dół, i od razu jedziemy w dół z powrotem, nie? Gdzie to my jesteśmy teraz? Czekaj. Sama góra, nie? Dobra, czyli musimy sobie zjechać jedno w dół. I teraz zrobimy taki numer. Pojedziemy w górę i z powrotem od razu, nie? I on, widzisz, nie zdążył. On nie zdążył się rozłączyć do końca. Czyli tu jest problem. Bo myśmy na początku patrzyli. A dobra, bo z ostatniego się zrobiło, nie? Bo myśmy na początku sprawdzali. Pozwolę sobie zatrzymać, żeby mnie było słychać. Myśmy sobie na początku sprawdzali paluchy. Ja go tutaj macałem. Męczyłem dziada. O, zwalnianie działa przy okazji. I on się za każdym razem nie chciał zatrzymać. No bo on dobrze odpada. Ale kondensator go... To jest właśnie największy wrzut na dupie tych przekaźników, że one mają stabilne te stany pośrednie. Jak go się dobrze nie wyreguluje, a on dostaje tutaj przy odpadaniu napięcie takie, które sobie pomalutku spada. Bo tam jest kondensator, on się wyładowuje. I widocznie podczas tego wyładowania, to nawet zanim czuć, że do tego momentu ja tym paluchem tak sobie lekko. I teraz go muszę dużo mocniej dopchnąć, żeby ta reszta styków poszła. Czy on jest do regulacji po prostu. Mówiąc krótko, nie? No ale to już chyba zostawimy chłopakom na jutro tą regulację. To co, Boże, jeszcze raz powtórzymy. A, żeby upewnić się. Aha, ona jest nie gdzie. Więc co, zrobimy to prosto. Jedzie na parter, pojedzie sobie na drugie, na czwarte, i wróci na trzecie, no bo wezwania tylko w dół działają, tak? I teraz po dojeździe na drugie to się nie stanie. Wraca w dół, wtedy będzie. Teraz będzie problem. To już widzę po nim. Zdążył odpaść. A nie, czyli ja w górę pojechałem. No to klient nam zepsuł zabawę, no trudno. Z drugiej strony ten przypadek teoretycznie nie występuje przy normalnym użytkowaniu, bo przeważnie albo ktoś wysiada, albo ktoś wsiada, jak zmienia kierunek jazdy, nie? Co, mamy kogoś? Ktoś wysiadł. Dobra. Jego chyba coś kliknął. Dobra, drzwi zamknięte, tak? Tak, no i to tu było. Okej, piętro jest teraz la parter. No to lecimy. 3 i 2. Zawrócenie, nie? Dobra, źle zrobiłem. Teraz zawróci i teraz będzie usterka. Dobra. Wszystko się zgadza. Wydało już, to jest 5. A czemu zjechaliśmy teraz niżej jeszcze? A nie, dobra, bo ona sobie dojechała przecież, nie? Bo ona staje między piętrami.
Dobra, to wiesz co? Ja w takim razie przejdę się jeszcze do kabiny i nagram sobie to z kabiny, dobra? I co tutaj się okazuje? Przekaźnik odpada pomału. Przypomnę, że opóźnia go kondensator, więc odwzbudzanie następuje wolno i płynnie spadającym napięciem. I tu widzimy w pełnej okazałości jedną, ale nie jedyną przyczynę, czemu te przekaźniki są wredne. Otóż w zależności od egzemplarza potrafią przy płynnej zmianie napięcia przyjąć stabilną pośrednią pozycję. Część ze styków już się przełączyła, a inna część jeszcze trzyma. Trochę przypomina to pewien stary jednoprzekaźnikowy obwód liniowy w centralach telefonicznych, gdzie zastosowano specjalny dwustopniowy przekaźnik, który część styków łączył przy małym prądzie, czy tam napięciu, a resztę przy odpowiednio większym. O ile tam było to zamierzone i wyliczone, to tutaj ma to zdecydowanie charakter upierdliwości rzeczy martwej. Obejrzymy sobie jeszcze ten przypadek z perspektywy pasażera. Kabina, ostatnie piętro. Musimy zjechać niestety gdzieś niżej. No bo przy zawracaniu z góry na dół, bez czekania zbyt powinno się dziać. Jest przystanek szybki. Załóżmy, że jedziemy sobie piętro wyżej. Po czym zawrócimy z powrotem. Tak, i jedziemy na wolnym biegu do przesłony zwalniania. Po czym jedziemy oczywiście dalej, wracając do właściwego biegu. Teraz się nic złego nie stanie. Już 2 km razy nie wzbudzają. Przy jeździe w górę problem nie występuje, bo przekaźnik, który 531 działa, nie ten, tylko przeciwny, i on już się dobrze wzbudza. No i teraz przy zawróceniu. Problem zdiagnozowany. Ktoś chyba nam. A nie, przepraszam. Teraz na 6. To jeszcze tylko 10, żeby wrócić do naszej nogi. Przy okazji możemy ewentualnie to na 3 zrobić. Jeszcze 5 i 5. A nie, bo to jest na 10, kurde. Chciałem dobrze. Ale zamiast nie wcisnę tej 9 jeszcze. Chwilę sobie poczekam, bo teraz ten przekaźnik 531 powinien ładnie odpaść. No i już jedzie dobrze. I teoretycznie tak samo się stanie teraz. Tu zjadę numer jeszcze raz, ale zadziałamy tak, jak działa prawidłowo zachowujący się pasażer, czyli wyjdziemy z windy, więc też mija jakiś tam delikatny czas. Nie domykać, wcale nie domykać. No i wystarczająco zmiana, żeby już przekaźnik zjechał prawidłowo. Swoją drogą K3418, zabytek jakich mało. Nie ma co tu więcej się rozprawiać nad tym problemem. Przekaźnik do regulacji i wszystko będzie działać tak jak powinno.